Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za to, że przybyliście dzisiaj na taki króciutki briefing prasowy, zresztą zapowiedziany przez nas pod koniec tygodnia ze względu na naszą aktywność w ramach akcji Tu jest przyszłość. Jak wiecie, już od kilku miesięcy odwiedzamy wszystkie województwa, setki powiatów, tysiące miejscowości i rozmawiamy z Polakami. Spotykamy się na otwartych spotkaniach, jak wiecie, na które nie trzeba się zapisywać, nie trzeba pisać pytań na kartkach. Spotykamy się w małych miejscowościach, dyskutujemy nad problemami Polaków, na temat tego, co ich nurtuje, jak widzą swoją przyszłość, co ich boli, jakie są recepty. I jakby robimy to już od kilku miesięcy, aktualnie po raz 11 w województwie pomorskim. Spotykaliśmy się, ja osobiście wczoraj w powiecie malborskim oraz z miejscowości Stare Pole. No i tam z rolnikami między innymi słuchaliśmy, jakie to problemy nurtują polskich rolników, ale również z osobami niepełnosprawnymi i przedsiębiorcami. Na podstawie tych oczywiście informacji wyciągamy wnioski, budujemy jakby zaplecze programowe, ale także wiemy, co Polaków boli najbardziej. I oczywiście po raz kolejny przejawia się temat bardzo dużej drożyzny, bardzo dużych problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Znowu wczoraj słyszeliśmy o piekarni, która funkcjonowała od 1953 roku, rodzinnej piekarni w Starym Polu, która została zlikwidowana, ponieważ właściciele nie byli w stanie udźwignąć kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Takich firm, takich piekarni jest w Polsce, są w Polsce tysiące i za to ktoś bierze odpowiedzialność, prawda? Ale poniekąd nie o tym chciałem mówić. Szanowni Państwo, byliśmy wszyscy świadkami w miniony weekend tak zwanej ofensywy programowej, tak zwanego ula pisowskiego, gdzie się miały wyłaniać doskonałe propozycje programowe o tym, jak państwo powinno być, jakie państwo powinno być za rządów PiS-u w kolejnej kadencji. Jak Państwo wiecie, rządzą już 8 lat i cały czas mówią, że coś należy poprawić, że winna jest wielu spraw, czy też niefortunnym działaniu w sądownictwie, winna jest Platforma Obywatelska. O konflikt z Unią Europejską i Komisją Europejską również jesteśmy obwiniani, ale doskonale wiemy, że za 8 lat rządów w pełni odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale dzisiaj się odniesiemy do tych propozycji programowych, które były przedstawiane. Jak Państwo pamiętacie, były trzy. Było zmodernizowany program 500+, czyli podniesienie tego świadczenia do kwoty 800 zł, były darmowe przejazdy autostradami oraz darmowe leki dla seniorów. Pozwólcie, że zacznę od tego ostatniego, ponieważ to jest tak dobry projekt, tak dobry program wyborczy, że jest użyty po raz kolejny. Jak Państwo pamiętacie, w 2015 roku PiS zapowiadał darmowe leki dla seniorów od 65 roku życia. No i my z tymi seniorami się również spotykamy. Dokładnie w dniu wczorajszym jedna z pań przyniosła mi rachunki, seniorka oczywiście, za leki, które co miesiąc wydaje w aptece, to jest rząd powyżej 400 zł. Jak tak sobie porozmawialiśmy na tych spotkaniach, na tych wielu spotkaniach, to seniorzy mówią, tak, są leki dla seniorów, może i darmowe, ale to są te najtańsze leki, które i tak w żaden sposób nie wpłyną na poprawę kondycji finansowej, kondycji budżetowej i portfeli emerytów. Także to była jedna wielka ściema. Cały czas mamy takie sytuacje, że te poważne substancje chemiczne, te poważne leki, które faktycznie służą poprawie sprawności i zdrowiu seniorów, są cały czas płatne, są bardzo drogie i w każdej rodzinie. Idę o zakład, że tutaj w Grudziądzu również grudziądzanie czasami muszą się zastanawiać, czy wydać na jedzenie, czy wydać na leki. Tak działa ten pisowski program darmowych leków. To jest jedna wielka ściema, bo po prostu, tak jak powiedziałem, na liście leków, które objęte są kodem S, czyli dla seniora, są leki bardzo tanie, które tak naprawdę w żaden sposób nie wpływają na bardzo poważne choroby w tym właśnie wieku układu krążenia, choroby kardiologiczne czy też neurologiczne. Także po raz kolejny próbuje się wykorzystać seniorów do tego, żeby zmanipulować informacją, że damy teraz leki dla seniorów, ale także damy leki dla młodzieży. Wszyscy z nas jesteśmy świadkami również takich sytuacji, czy też w przestrzeni medialnej, czy też na stronach internetowych, że jest mnóstwo, ale to mnóstwo zbiórek na rzecz chorych dzieci, noworodków, niemowlaków, a także nastolatków.
Dlaczego ci ludzie muszą ze swoją tragedią iść do mediów? Dlaczego muszą pisać z prośbą, z politowaniem o to, żeby zbierać pieniądze? Ponieważ nie mają pieniędzy. Rząd w żaden sposób nie próbuje leczyć młodzieży, ale także również seniorów. Dlatego też te zapowiadane programy dotyczące tego, że będzie wsparcie lekowe dla tej grupy, również moim zdaniem będzie fikcją, ponieważ już teraz, mając na uwadze właśnie doświadczenie z poprzedniej kadencji, zostanie wpisana, przygotowana lista leków, które będą jakby darmowe, które tak naprawdę te poważne stany chorobowe nie będą leczyły, ale trafią te tanie leki, powszechnie dostępne, na które po prostu wszystkich będą stać. No pamiętacie zbiórkę na dzieci, czy też na dzieci z chorobą SMA. No tutaj jasno ministerstwo powiedziało, że tym dajemy, tym nie dajemy. No tutaj w końcu rodzice również tych chorych dzieci powiedzieli, a dlaczego segregujecie? Czym moje dziecko jest gorsze od tego dziecka, które jest powiedzmy 2 miesiące starsze? Jawna niesprawiedliwość społeczna i ograniczenie pieniędzy i nakładów na politykę zdrowotną, to jest pełna wina Prawa i Sprawiedliwości. Mam tutaj, szanowni państwo, odpowiedź na interpelację. Bardzo świeżą, ponieważ z połowy kwietnia tego roku, którą wystosowałem do pana ministra zdrowia w zakresie skandalicznej sytuacji w opiece medycznej, ale szczególnie w szpitalach w polskich, bo jak państwo wiecie, poziom zadłużenia szpitali sięga powyżej 20 miliardów złotych. Jak wszyscy wiemy, żaden szpital w Polsce, czy to grudziądzki, czy jakikolwiek inny, powiatowy, czy wojewódzki, nie jest w stanie sam wyprowadzić na prostą swojej kondycji finansowej, ponieważ za politykę zdrowotną odpowiada w myśl konstytucji państwo. To państwo powinno przejąć na siebie ciężar tego, żeby był powszechny, darmowy dostęp obywatela do służby publicznej. Na moje pytanie, czy jest opracowany i czy będzie opracowany program oddłużenia szpitali i czy będą wprowadzone zmiany systemowe, to pan minister wprost mi odpowiedział, że działania oddłużeniowe mające na celu przekazanie środków budżetu państwa na pokrycie zobowiązań szpitali są nieskuteczne i gdyż nie zapewniają trwałej poprawy sytuacji finansowej szpitali i dlatego też działania oddłużeniowe i systemowe nie są planowane. Moje pytanie brzmi, jak to się ma do ostatnich zapowiedzi polityków PiS w Grudziądzu, którzy powiedzieli, że rozmawiali podczas tego kongresu politycznego z ministrem zdrowia, że tutaj będą podejmowane jakieś działania, skoro w sprzeczności stoi to z informacją, jaką otrzymałem od pana ministra Kraski, że takie działania planowane nie tylko w stosunku do grudziądzkiego szpitala, ale do wszystkich szpitali w Polsce nie są. Zresztą, szanowni państwo, Polacy po tych 8 latach już nie są naiwni. Wiele rzeczy, o których Prawo i Sprawiedliwość mówi, że zostało zrealizowanych butnie zapowiedziane programy 100 tysięcy mieszkań, tak? Pamiętacie państwo, gdzie sam Morawiecki powiedział w 2018 roku, wy mnie z tego rozliczycie. Powstało 30 tysięcy mieszkań. Milion samochodów elektrycznych. Jest może ich 50 tysięcy. 1000 hal sportowych. Zapowiadany w czerwcu 2022 roku program. Czy też ilość 150 obwodnic. Kilkanaście jest w budowie. To są wszystko zapowiedzi pana premiera Morawieckiego, z których nic tak naprawdę nie wynika. Ale to są znowu, to się pięknie mówi, ale w realizacji jest z tym poważny problem. Drugą kwestią poruszaną podczas tego konwentu politycznego była kwestia darmowych autostrad. No brzmi to świetnie, pięknie i dumnie. Tylko oczywiście nikt nie dopowiedział, tylko dopiero potem to wyszło, że dotyczy to tylko i wyłącznie tych odcinków, na których operatorem jest Skarb Państwa, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak państwo wiecie, w Polsce są dwa odcinki takiej autostrady, A2 i A4, gdzie przejazd tymi odcinkami w pierwszym przypadku to jest 9,90, a w drugim 16,20 zł. Koszt przejazdu jednego kilometra tymi odcinkami to jest 10 groszy. Więc pan prezes Kaczyński szumnie zapowiedział, że jak dojdą do władzy, to poczynią wszystko, żeby autostrady były darmowe. Tak, 10 groszy za 1 kilometr bieżący autostrady będzie darmowy. Czy nas to dotyczy, Grudziądzan, którzy korzystamy z odcinka autostrady A1? Nie, ponieważ tutaj dysponentem nie jest Skarb Państwa, tylko jest konsorcjum. I co najważniejsze, rząd i pan prezes Kaczyński zapowiedział, że zrobią wszystko, pozmieniają umowy, tak, żeby tam również było za darmo. Otóż nie, ponieważ to są wieloletnie umowy zawarte pomiędzy Skarbem Państwa a koncesjariuszami, które spowodują, że nie da się
od razu, bez jakby utraty i konsekwencji finansowych dla Skarbu Państwa, znieść tych opłat. Ale najlepsze, Szanowni Państwo, jest to, że w momencie negocjacji z Komisją Europejską w ubiegłym roku rząd polski zobowiązał się do tego, że będzie podnosił relatywnie ceny za przejazd autostradą. Także zobaczcie Państwo, znowu mamy taką sytuację, co innego mówią, co innego robią. I przechodzimy teraz do... jeszcze jest jedna ważna rzecz. Przejazd autostradami. Pragnę zauważyć, że pomiędzy rokiem 2007 a 2015 rząd PO-PSL zbudował 884 km autostrad. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku do dzisiaj zbudował około 330 km autostrady. Także to też jest jakby ta przyczynowość i jakby ta skuteczność w działaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i teraz przechodzimy do punktu kulminacyjnego, jakim jest 500+. W ubiegłym roku, w czerwcu 2022 roku, na naszej ziemi, w ziemi bydgoskiej, prezes Kaczyński absolutnie zapierał się, że nie ma takiej możliwości, żeby była podnoszona, waloryzowana kwestia 500+, z tego względu, że ma charakter inflacyjny. W minionym okresie 30-40 dni poprzedzającym tą konwencję Prawa i Sprawiedliwości szereg ministrów odpowiedzialnych za programy społeczne, za budżet państwa zapierało się, że nie trwają żadne prace, że nie ma możliwości waloryzacji, że nic się z tym nie stanie. Otóż dla nas to zaskoczenie nie było, że Prawo i Sprawiedliwość sięgnie po sprawdzoną metodę jakby kupienia głosu Polaków, ale zrobienie tego w taki brutalny, polityczny sposób, że coś się wprowadza, ale dopiero od 1 stycznia, jest ewidentnym łomem, takim obuchem wyborczym, który wprost mówi: my wam damy 800+, ale musicie najpierw na nas zagłosować i dopiero po wyborach od przyszłego roku budżetowego jesteśmy w stanie to zwaloryzować. Czyli nijak się to ma do zapewnień rządu, premiera, prezesa Kaczyńskiego z tym, co tak naprawdę robią. Dlatego też naturalną naszą odpowiedzią pana premiera Tuska było to, że jeżeli faktycznie leży wam na sercu dobro rodzin, dzieci, to zróbmy to teraz. W tej chwili, ponieważ nie ma możliwości i nie ma potrzeby czekania z tym, jeżeli inflacja zżarła już 1/3 tego 500+, to dlaczego poziom ubóstwa i poziom życia ma być coraz gorszy? Oczywiście program 500+ miał służyć temu, żeby dzieci rodziło się więcej. I Szanowni Państwo, jak to się ma do tych liczb? W 2015 roku zanotowano 370 tysięcy urodzeń. W 2022 po wprowadzeniu programu 500+ mamy 305 tysięcy urodzeń. Czyli o 65 tysięcy mniej urodzeń w Polsce zanotowało nasze państwo niestety. A czemu służył ten program? No właśnie temu, żeby dzieci rodziło się więcej. Mimo wszystko sytuacja jest na tyle skrajnie niekorzystna dla systemu demograficznego, z czym my w pełni zdajemy sobie sprawę i odpowiedzialnie złożyliśmy projekt ustawy, żeby zrobić to teraz. Zrobić to teraz na posiedzeniu Sejmu, które się zaczyna w przyszłym tygodniu, i żeby sprawę postawić jasno Polakom. Jeżeli rząd PiS-u nie potrafi sobie poradzić z inflacją, a nie poradzić sobie potrafi, to widzimy, ponieważ nawet jak zbilansujemy albo porównamy sobie inflację bazową za kwiecień w krajach Unii Europejskiej, to okazuje się, że u nas jest 15,7, natomiast w krajach typu Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy, ona oscyluje w granicach 5 do 8%. Czyli to nie jest tak, że na inflację wpływa sytuacja geopolityczna, że wpływa wojna na Ukrainie, że kryzys spowodowany pandemią. To jest absolutnie nieprawda, to jest nieudolna polityka rządu. Dlatego też my, stając na czele tej odpowiedzialności, postanowiliśmy złożyć projekt ustawy, żeby weszło to na Dzień Dziecka od 1 czerwca. Szanowni Państwo, tak pokrótce rozprawiłem się, mam nadzieję, z tymi postulatami. Natomiast co nas czeka ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno kolejne niespodzianki wyborcze, które będą coraz bardziej angażowały w to, żeby wyprowadzać pieniądze z budżetu. Chociaż i tak w budżecie ponad 400 miliardów wydatków jest poza budżetem, czyli poza kontrolą parlamentarną. My nie wiemy, co się z tym dzieje. To, co jest oficjalne, to wiemy, że mamy bardzo drogi rząd, ponieważ w roku 2015
poziom wydatków na kancelarię premiera, Rady Ministrów, czyli na wszystkich ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu wynosił 125 milionów złotych, natomiast w 2023 roku ten sam poziom wydatków na tą samą kancelarię premiera wynosi 1 537 milionów. Jest 12-krotnie większy. Także jak ktoś mi powie na końcu, że oni w tym ulu się spotykają, jak te pszczoły pracują, żeby ten miód wytwarzać, to ja wiem jedno. Ten miód ma być tylko dla nich. Tym miodem mają się najeść oni, natomiast my dostaniemy ochłapy. Ponieważ wszystko jest tak ładnie skonstruowane, żeby spowodować pozory, że Polakom ma się żyć lepiej, że dzięki zapowiedziom Prawa i Sprawiedliwości Polakom się będzie żyło lżej, ale cały pic polega na tym, że to im się ma żyć lżej, że to oni chcą trwać przy władzy, bo tam już nic innego ich nie scala, oprócz pieniędzy. Kluczową rzeczą, która będzie spinała te nasze objazdy po Polsce, ma być marsz 4 czerwca. Data jest symboliczna, jak Państwo wiecie, częściowo wolne wybory w roku 89. I na tą okoliczność nasz lider zaapelował do tego, żeby Polacy, którzy chcą pokazać, że chcą zmiany, politycznej zmiany, ideologicznej zmiany, otwartego europejskiego państwa i pozbyć się tego złodziejstwa, tej drożyzny, która nas otacza, wyszedł z propozycją wspólnego marszu w Warszawie. I powiem Państwu, że po raz pierwszy od kilkunastu lat mamy taką sytuację. Zawsze korzystaliśmy z Państwa do tego, żeby zachęcać, informować osoby chętne, które chciałyby z nami jechać, uczestniczyć w tym wydarzeniu. Zawsze o to apelowałem. Tym razem tego nie zrobię, ponieważ, Szanowni Państwo, wysyłamy 3 autokary, które bez żadnej informacji publicznej, tylko za pomocą poczty pantoflowej i środków internetowych, za pomocą social mediów, okazało się, że zapełniliśmy bezproblemowo 3 autokary. Dlatego też, mając na uwadze to, z jakim zainteresowaniem ludzie sami przychodzą, dzwonią, pytają się, ten marsz będzie wyglądał, to ja myślę, że jak kiedyś było mówione marsz miliona, no to ten marsz 4 czerwca, ten milion spokojnie pęknie. Widząc, jakie jest zainteresowanie z poszczególnych innych powiatów, nie tylko naszego województwa, jestem po prostu porażony tak wysoką frekwencją, gdzie osoby się już zapisały, gdzie już deklarują, że będą chciały na ten marsz wyjeżdżać. Także no niestety nie mamy już wolnych miejsc, 3 autokary pełne jadą, ale jeżeli Państwo uznacie, że sami byście chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu, no to do Warszawy nie jest tak daleko autostradą, 2,5 do 3 godzin można dojechać. Także serdecznie zapraszam już skorzystać z własnego środku transportu, ponieważ nie mamy miejsca w autokarach.